Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Spotykaliśmy się rok temu. Niektórzy z Państwa na pewno pamiętają cykl wykładów, który mogłem również prezentować. Dzisiaj troszeczkę na temat cierpienia i chciałbym tak tytułem wstępu, dlatego że to jest pierwsze spotkanie, powiedzieć, że wraz z Panią Beatą i innymi prelegentami będziemy chcieli w ciągu tego tygodnia, no 8 dni, każdego dnia dać Państwu taką pigułkę, przedstawić pewną zasadę, czy pewną wartość, którą uważamy za ważną w naszym życiu, dla naszego zdrowia, tak tego fizycznego, jak i również duchowego, więc będziemy mówili, jak się zdrowo odżywiać, co jest ważne w naszym życiu, a więc również o aktywności, mówimy to również w czasie wystawy Expo Zdrowie, ale także podczas programu. Ja skupię się na takich wartościach duchowych, ponieważ czym by był człowiek, gdyby nie ten duch, prawda? Gdybyśmy, mówiąc o takim trójkącie równobocznym, a istota ludzka jest przyrównana właśnie do trójkąta równobocznego, gdybyśmy nie mówili o tej sferze duchowej, fizycznej i psychicznej, ja chciałbym dotknąć tej sfery głównie duchowej, a więc dotyczącej naszej etyki, moralności, pewnych decyzji, wyborów, konsekwencji z tym związanych. No i temat bardzo ciężki. Ja powiem, że od kilku dni czułem taki ciężar i dzisiaj nawet tutaj wędrowałem na piechotę, bo myślę sobie, jeszcze trzeba to w głowie poukładać. I drodzy Państwo, z ręką na sercu, nie wiem wszystkiego na ten temat. Podzielę się pewnymi moimi odczuciami, podzielę się moim rozumieniem tego zagadnienia, no bo rzeczywiście pytamy, dlaczego cierpimy. Cierpimy chociażby z powodu upałów. Mi jest bardzo gorąco, nie jest to takie cierpienie, które można nazwać jakimś wielkim, no ale cierpimy z różnych powodów. Dlaczego cierpimy? Czy cierpienie rzeczywiście jest częścią naszego życia i być powinno? Czy tak było od zawsze? Mimo głębokiego znaczenia tych właśnie słów, że cierpienie uszlachetnia, kto z nas chciałby cierpieć? Kto z nas chce cierpieć, odczuwać ból, znużenie, prawda? Przechodzić różne choroby. Nie mamy ochoty doświadczać tego, a jednak chcemy być ludźmi szlachetnymi. Chcemy być ludźmi wrażliwymi, mądrymi, dobrymi, wielkodusznymi. I czy zawsze droga prowadzi do tych wartości, do tych cech przez cierpienie? Czy tak zawsze jest? I gdy mówimy o cierpieniu, powiedzmy sobie, czym jest cierpienie, bo warto również to wyartykułować. To jest wielki ból fizyczny lub psychiczny, tak definiują to różne słowniki. Cierpieć to znaczy odczuwać ból, tak jak wspomniałem, fizyczny, psychiczny, ale to znaczy również chorować, boleć nad czymś z powodu czegoś i tu chciałbym się zatrzymać, dlatego że to, co ciebie czasami boli w twojej duszy, niekoniecznie boli drugą osobę. I ona mówi, ty jesteś jakiś, przepraszam, nienormalny. Dlaczego ty z takich powodów się martwisz? I rzeczywiście, bywają sytuacje, że przesadzamy w niektórych doświadczeniach, okolicznościach, sytuacjach i mówimy, ta osoba powiedziała złe słowo, obraziła mnie, ja będę się gniewać do końca życia, ja nie mogę z tym żyć. A ktoś inny powie, daj spokój, popatrz do przodu i idź przed siebie. Po co ty się tym zamartwiasz? Ale bywają sytuacje, kiedy te troski przygniatają nas do ziemi i mówimy, że to jest coś, co mnie przerasta. Zatem boleć nad czymś z powodu czegoś, to również cierpieć, znosić kogoś lub coś cierpliwie. Bywają i takie sytuacje, że cierpimy z powodu przyjazdu bliskich nam osób, osób, z którymi trudno nam znaleźć wspólny język. I przypomina mi się od razu taka anegdota, jak puka teściowa do drzwi, zięć otwiera i teściowa mówi, witaj zięciu, zostanę ile tylko, jak długo zechcecie. No więc on pyta, to mamusia się nawet herbaty nie napije? No więc możemy cierpieć również z takiego powodu. Możemy ponosić stratę lub szkodę. Bywają różne sytuacje, ale pytamy, czy Bóg jest odpowiedzialny za cierpienie? Dlaczego Bóg dopuszcza do wojen, kataklizmów, skoro jest wszechmocny? Czy Bóg ma z tym coś wspólnego? Dlaczego nie powstrzyma tych cierpień, tego bólu? Gdzie był Bóg, kiedy budowano czy uruchamiano maszynę śmierci Auschwitz-Birkenau? Drodzy Państwo, byłem tam 9-krotnie.
zawsze przeżywam tą wizytę, staram się rozmawiać z ludźmi na temat ich wrażeń, odczuć. Pamiętam, gdy porozmawiałem podczas jednej z wizyt z przewodnikiem, starszy człowiek przez ponad 30 lat oprowadza po tym miejscu i pytam, jak pan to znosi? I powiedział, jak lekarz. Ja musiałem się uodpornić. Widzę te miejsca, ale dla mnie to są tylko eksponaty dzisiaj. Natomiast gdy podczas pierwszego roku pracy przedstawiałem to miejsce jako miejsce zbrodni, sam byłem częścią tego, co tu się działo. Zapytałem go również, jakie grupy są najbardziej wrażliwe. Trudno w to uwierzyć. On powiedział, że ludzie z Niemiec przyjeżdżają uśmiechnięci, nie mogą uwierzyć, że takie miejsce funkcjonowało. Wielu z nich wychodzi płacząc. Bywały sytuacje, że przepraszali właśnie tego przewodnika za popełnione wcześniej zbrodnie, a więc cierpienie. Czy Bóg ma z tym coś wspólnego? Choć Biblia nie odpowiada wprost na wszystkie kwestie i wątpliwości i można powiedzieć, że te nielogiczne doświadczenia związane z cierpieniem trudno wytłumaczyć, to chyba nie ma logiczniejszego źródła jak Biblia, która mówi właśnie na temat cierpienia. Wiele podręczników dotyczących właśnie cierpienia, bólu opiera się o Pismo Święte, o Biblię. Cierpienie jest faktycznie efektem zła, a więc potyczki między dobrem a złem. I warto zapytać, skąd pojawiło się zło, jak ono zaistniało. Gdy sięgamy do Pisma Świętego, możemy się dowiedzieć już w Księdze Rodzaju, jest to pierwsza księga Pisma Świętego, która opowiada historię powstania ziemi, wszechświata, człowieka. No i znajdujemy tam informacje na temat tego, jak Bóg powoływał to do istnienia. W pierwszym rozdziale i w pierwszym wierszu, a następnie w wierszu 31 możemy przeczytać, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Nie było cierpienia, nie było bólu, nie było przemijania. Tak wyglądał ten pierwszy świat. Gdy sięgamy do drugiego rozdziału, dowiadujemy się, że Bóg kształtuje człowieka, Adama najpierw, a później wyjmując żebro podczas snu, tworzy również kobietę w ogrodzie Eden i daje im to jako mieszkanie, by go uprawiali i strzegli. Wszystko było doskonałe. Ludzie mieli żyć wiecznie. Komu to przeszkadzało? Dzisiaj możemy pluć sobie w brodę i drapiąc się w głowę, mówiąc, ach, ten Adam, ach, ta Ewa, dlaczego oni to zrobili? Dzisiaj przez nich cierpimy i nie będziemy w błędzie. Rzeczywiście tak się stało. W Edenie było wiele drzew i Bóg powiedział, że zakazuje dostępu tylko do jednego. Dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Wielu biblistów, komentatorów w tym fragmencie Pisma Świętego widzi pewien zakaz Boży. Czy to brzmi jako zakaz, czy raczej jako ostrzeżenie, przestroga? Bóg mówi, nie jedz z tego drzewa, bo na pewno umrzesz. To jest ostrzeżenie. W Edenie, tak jak powiedziałem, było wiele drzew. Zakaz dotyczył tylko tego jednego. Zastanawiałem się wielokrotnie, dlaczego Pan Bóg to drzewo poznania dobra i zła nie umieścił na jakiejś wysokiej górze, niedostępnej. Być może ogrodzonej wielkim murem, żeby ci ludzie nie mieli dostępu. Ale to by było wbrew pewnej zasadzie. Bóg dał nam prawo wyboru. Bóg dał nam wolną wolę. Dlatego jest informacja, że to drzewo zostało zasadzone w środku ogrodu. Właśnie tam. I to jedno drzewo najbardziej kusiło, a było mnóstwo innych, ale to jedno drzewo było szczególne. No i właśnie wtedy Pismo Święte wskazuje, co się stało. W trzecim rozdziale czytamy, że wąż był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owocu z żadnego drzewa ogrodu? Zatrzymam się na chwilkę. Proszę zwrócić uwagę, jaki przebiegły jest szatan, bo to on wykorzystał węża i przez niego komunikuje się z Ewą. Czy Bóg zabronił wam jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu? Wszystkich drzew. Czy tak było? Nie. Czytamy dalej. Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie.
Bóg zabronił nam jedynie, sama Ewa to mówi, jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie po środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego, ani się go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Ewa rozumie przesłanie Boże i powtarza je jako przestrogę, nie zakaz. Abyśmy nie pomarli, abyśmy nie zginęli, aby nie spotkało nas coś złego. No i czytamy w kolejnych wierszach, na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. Na pewno nie pomrzecie. Kłamstwo. Jawne kłamstwo, wystąpienie przeciwko temu, co Bóg powiedział. No jeżeli zestawimy te dwa stwierdzenia, gdzie Bóg mówi, że na pewno umrzecie, z tym, że na pewno nie umrzecie, no to któreś z tych zdań jest prawdą, a któreś jest kłamstwem, prawda? Biorąc pod uwagę dalszą historię biblijną, okazuje się, że to Pan Bóg miał rację i Pan Bóg przedstawił to tak, jak rzeczywiście miało to miejsce. No i upadł. Adam, upadła Ewa, zobaczyli, że są nadzy, schronili się w krzakach i Bóg szuka Adama i krzyczy do niego, Adamie, gdzie jesteś? Chodzi po ogrodzie i krzyczy, Adamie, gdzie ty jesteś? Zagląda, być może w różne miejsca. Czy Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? Doskonale wiedział, wiedział, co się stało, ale sam Adam nie wiedział, co się stało. I dlatego Bóg tak wykrzykuje, gdzie jesteś? Gdzie ty, Adamie, jesteś? Co się stało? Okazało się, że jedyną rzecz, jaką osiągnęli nasi pierwsi rodzice, to wcale nie było równość z Bogiem. To wcale nie była ta boska natura, ale doświadczyli doczesnego życia. Doświadczyli grzechu, doświadczyli śmierci. Zobaczyli, jak wygląda przemijanie, gdy zaczęły owoce opadać, liście żółknąć. Gdy zobaczyli, że oni mają coraz mniej sił, oczywiście długo to trwało, ponad 900 lat, według sprawozdania biblijnego, ale jednak zobaczyli, że się starzeją, że powoli przemijają, gdy ich synowie dorastali, no i zobaczyli pierwszą zbrodnię. Przerażająca rzecz. Doświadczyli tego, co mówił Bóg. Na pewno umrzecie. Szatanowi udało się przekonać ludzi, aby mu zaufali. I oni uwierzyli temu słowu. Ale Bóg był za to oskarżony. To Bóg był winny, że Adam i Ewa umarli, że zerwali ten owoc. Wyobraź sobie, że jesteś sprzedawcą w galerii twierdza. No załóżmy w Intermarsze. Sprzedajesz różne rzeczy. Podchodzi do ciebie klient i kupuje długi nóż. A po kilku dniach dowiadujesz się, że odebrał tym nożem komuś życie. Ale on wskazuje, że ty popełniłeś zbrodnię, bo ty mu ten nóż sprzedałeś. Czy to jest prawda? No nie. To on dokonał wyboru. Ale to samo robimy Panu Bogu. Pan Bóg postawił drzewo, bo dał nam prawo wyboru. Ale to my go oskarżamy o różne niepowodzenia, o różne słabości, o złe rzeczy, które w naszym życiu się dzieją. I mówimy, Bóg mnie zniewala. Bóg odbiera mi wolność, bo On coś nakazuje. Nie jedz z tego drzewa. To nie jest dobre. I człowiek szuka tej wolności, a popada w niewolę. Ucieka od dobrego ojca i wpada w sidła ojca kłamstwa. Tylko Bóg jest źródłem życia. On dał życie i od razu zareagował. I powiedział, ja przyślę Mesjasza, który zbawi. I przywróci ten świat do tego pierwotnego stanu. Tylko Bóg to może zrobić. Ale szukając wolności od Boga, prowadzimy sami siebie do lęku, cierpienia, beznadziei, śmierci. Tak to jest. Ktoś powiedział, że życie z Bogiem tutaj na ziemi i przygotowanie do tego życia wiecznego to jedynie taka wycieczka. Wybieramy się na wycieczkę, ale tak naprawdę myślimy o domu, do którego się chcemy przenieść za jakiś czas. Czy Bóg nas zabierze do tego właśnie domu? Czytamy w Księdze Rodzaju, w kolejnych słowach, że przyniosło to konsekwencje. To zerwanie tego owocu przyniosło konkretny ból i cierpienie. I czytamy, że w pocie oblicza musieli jeść chleb, uprawiać najpierw, zanim go przygotowali. Aż wrócicie do ziemi, z której zostaliście wzięci, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Jakże często słyszę te słowa. Prochem jesteś i w proch się
obrócisz. Drodzy Państwo, można by dużo mówić na temat świata, jaki zbudowaliśmy. Rewolucja lutowa 1917 rok doprowadziła do detronizacji ostatniego cara Mikołaja II. Powołano wtedy rząd tymczasowy, a w tym czasie Lenin przebywa za granicą. Natychmiast wraca do Rosji po to, aby przejąć władzę. Zanim to nastąpiło, cofnijmy się 4 lata wstecz. Jest rok 1913, Nowy Sącz. Włodzimierz Ilicz Ulianow przybywa z żoną Nadjeżdżą Krupską i kilkoma zaufanymi towarzyszami na Podhale. Ktoś donosi, że tam są buntownicy, ludzie, którzy są wichrzycielami, którzy głoszą inny ustrój, ustrój, który miałby zmienić Rosję. Lenin zostaje uwięziony. Niedługo siedział w tym więzieniu, ponieważ wykorzystano koneksje znanych ludzi, no i niedługo potem przyszedł rozkaz z Wiednia. Wypuszczono go na wolność. Zanim to nastąpiło, do jego celi wtrącono rosyjskiego chłopa. Prosty człowiek. Prosty chłop bez ziemi, ciemny można by powiedzieć, niepiśmienny. Przybył do Austrii przed rokiem na roboty polne, gdyż w domu przymierał głodem. Opowiedział o tym Leninowi i dodał, że został aresztowany, kiedy przechodził granicę. Podczas rewizji znaleziono u niego list. Nawet nie wiedział, co tam jest napisane, bo nie potrafił czytać. Kto wam dał ten list? Wykrzyknął Lenin. Rządca posiadłości, w której pracowałem jako robotnik, odpowiedział. Dał mi ten list i kazał wręczyć w Moskwie swemu znajomemu. Nie wiedziałem, co tam jest napisane, a tam były informacje na temat wojsk austriackich. Dlatego uznano mnie za szpiega. Pewnego ranka po tego chłopa przyszedł patrol i odstawił do sądu. Chłop powrócił dopiero pod wieczór. Był spokojny i dziwnie pogodny. Oczy jarzyły mu się niezwykłym blaskiem. Radość biła z rozjaśnionej twarzy. No jak tam wasza sprawa? Zapytał Lenin. Skończona, odpowiedział chłop, uśmiechając się łagodnie. Widzę, że dobrze poszło, rzekł Włodzimierz. Zwolnili was? Chłop spojrzał na mówiącego i szepnął. Wyrok śmierci. Lenin drgnął i podniósł na niego zdumione oczy. Skąd w tym człowieku tyle ciepła, pokoju, uśmiechu, gdy wie, że zostanie uśmiercony? Nie zadał żadnego pytania. Zamurowało go. Chłop uśmiechnął się do niego, stanął wyprostowany, pogładził swoją brodę i zapytał. W Boga i Syna Bożego wierzysz? Boga nie znam, a Jezusa z Nazaretu poważam, bo strachu napędził możnym i nieprawym, odparł Lenin. Boga znać nikt nie może, Jego potrzeba czuć. Głęboko ukrył się On w człowieku, oj głęboko, bracie. A człowiek to mocna rzecz, potężna. Przez jego skorupę nawet Bogu niełatwo się przedostać. Lenin zaczął się zastanawiać po tym, co usłyszał. I w końcu zapytał. Nie powiedziałeś jednak, dlaczego Jezusa uważasz za prawdziwego Syna Bożego? Chłop usiadł na pryczy i oparł głowę na ręku. Odpowiedział. Dlatego, że miał zuchwałość tworzenia, zuchwałość boską, albowiem tworzył prawdę wśród nieprawości. Uczynił apostołów z nędzarzy, wieśniaków, rybaków, umarłych wskrzeszał, a później przykazał, nie sądźcie, ale miłujcie. Nie rozumiem, przyznał Lenin z zaciekawieniem patrząc na towarzysza. Proste to, odparł, dotykając ramienia Lenina. Posłuchaj, Bóg nie jest Bogiem tylko dlatego, że pozostaje na niebie sam w sobie. Wszechpotężny, wszechwiedzący, nieśmiertelny Twórca. Nie. Jest takim dlatego, że razem z Nim potęgę, wiedzę i tworzenie noszą w sobie archanioły, anioły i zwykli ludzie. Słabi, zwykli ludzie.
Chrystus nie myślał o tym, że tylko On cierpi, znosi znój i mękę, raduje się i płacze. Wiedział, że każdy człowiek tak sam, a może jako słabszy jeszcze, więcej cierpi, głębiej się raduje. Chrystus poznawał, pojmował, miłował. W poszanowaniu miał i jawną grzesznicę, i Judasza nawet, i cesarza rzymskiego. I mówił, nie sądźcie, ale miłujcie. Chłop zaczął mówić śmielej, gdy zauważył, że u Lenina wzbudziło to zaciekawienie. Z Bożej woli przyjdzie on jako Syn Boży. Poprzedzać go będą wojny, bunty, mur, choroby, zbrodnie. Utworzy gród święty, niebiańskie Jeruzalem. W Rosji świętej? Zapytał Lenin, rozkładając ręce. Ech, co tam Rosja w takiej sprawie? Drobne ziarenko, kropla w morzu, odpowiedział chłop. Włodzimierz Lenin już zupełnie spoważniał i stwierdził. Nie widzę nawet świtania tego słońca. Ty nie widzisz, a ja ujrzałem przed sobą w tym ostatnim dniu mojego życia i dlatego raduję się, że dano mi ją ujrzeć, promienną jak zorza. Wielkie to szczęście. Lenin przyglądał mu się bacznie. To on musi zbudować nową, silną Rosję. Nie Bóg. Bóg nie ma z tym nic wspólnego, pomyślał. Kolejnego dnia chłop nie tknął jedzenia, ale modlił się do Boga, klęczał, zwróciwszy twarz ku wschodowi i bił pokłony i wypowiadał cicho słowa modlitwy. Po północy obudzono więźniów. Zabrano chłopa, który już nie wrócił. Lenin długo nasłuchiwał, ale towarzysz już nigdy nie wrócił. Pomyślał, nie takiej Rosji chcę. Rok 1917, Wyborg, zaczyna się rewolucja. Gdzieś na bocznej ulicy rozlega się strzał, wściekłe krzyki tłumu. Lenin zajrzał, ostrożnie wychylając głowę spoza rogu domu. Jacyś ludzie bili kogoś, wlokąc go po kamieniach, bruku, co chwila wybuchając bezmyślnym śmiechem. Święty gniew ludu budzi się, powiedział Lenin. Nie sądźcie? Przypomniał sobie słowa tego chłopa z celi więziennej, klęczącego, modlącego się, pogodzonego ze śmiercią. Nie, szepnął, oskarżajcie, sądźcie, karę wymierzajcie sami. Nastał czas zmian, nastał czas rewolucji. Sądźcie, bracia, towarzysze. Wtedy zachodzące słońce zapaliło ognie i blaski na złotym krzyżu, godle męki pańskiej, na jednym z kościołów. Lenin zwrócił wzrok ku niebu i wyzywająco powiedział: no i cóż, gdzie potęga twoja i twoja nauka miłości? Milczysz? Nie sprzeciwiasz się? I będziesz milczał, bo to my zatwierdzamy prawdę. Niedługo potem był w Moskwie. Drugi dzień trwała rewolucja. Mnóstwo ludzi zginęło z tego powodu. Zachwycony Lenin patrzył z jednego z gmachów kolejny raz na krzyż, na zachodzące słońce. Zaśmiał się i mruknął. Zniknij! Ciążysz zbytnio nad tą ziemią. Nawołujesz do męki i pokory, a my pragniemy życia i buntu. Czy czegoś to nie przypomina? Czy nie taki świat my zbudowaliśmy? Bóg stworzył doskonały świat. My go zaczęliśmy poprawiać. Nie sądźcie, co to znaczy. Miłujcie, co to znaczy. My chcemy sięgnąć po coś więcej, po ten zakazany owoc. Chcemy być równi jak Bóg. Chcemy rządzić własnym życiem, bo sądzimy, że Bóg nas zniewala. Czy rzeczywiście? Lenin wyparł się Boga. Był przekonany, że jest w stanie zbudować inny, lepszy świat. Świat równych sobie ludzi ze wspólnym kapitałem. A szczególnie chciał przychylić świata tym masom społecznym, szczególnie klasie robotniczej. Ciekawe jest to, może kilka takich informacji, że jak wskazują historycy, przez ostatnie 4 wieki carowie faktycznie nie troszczyli się o ludzi. Odnotowano jednak, że przez ostatnie półwiecze carowie dokonywali około 17 egzekucji rocznie w uzasadnionych, naprawdę uzasadnionych przypadkach.
Gdy komuniści doszli do władzy, kilka miesięcy po tym, jak Lenin został przywódcą nowego kraju rad, tych egzekucji wykonywano 1000 rocznie. A za czasów Stalina miesięcznie 1000 ludzi odbierano życie. Czasami powody były błahe. Za Stalina, kiedy była tak zwana jeżowszczyzna słynna, 20 milionów ludzi zesłano do łagrów, 25 milionów ludzi zesłano. Czy o takim świecie Lenin myślał? Nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji. My w pewnym sensie stworzyliśmy taki świat, poprawiając po Panu Bogu to, co Bóg utworzył. Kto zbudował taki świat? Bóg czy człowiek? Dzisiaj mówimy, cierpimy. Auschwitz-Birkenau, słusznie, mamy rację. Tam jest ból, śmierć, cierpienie. Ale kto stworzył taki świat? Bóg? Raczej my. Kto buduje takie narzędzia zbrodni, aby jeszcze doskonale uśmiercać, odbierać życie, zebrać więcej ofiar? Kto? Bóg? Czy raczej my? Dlaczego zatem pytamy, że, czy Bóg dopuszcza te złe rzeczy? Czy to rzeczywiście Bóg dopuszcza? Czy rzeczywiście Bóg jest za to odpowiedzialny? Bóg robi wszystko, abyśmy tych rzeczy nie robili. Bo, drodzy Państwo, to drzewo poznania dobra i zła istnieje cały czas. Ono jest. Nie fizyczne, duchowe w Twoim życiu. I gdy sięgasz czasami po ten owoc, to wiedz, że to może przynieść złe konsekwencje. Gdy sięgasz po ten owoc kolejny raz, to wiedz, że postępujesz może wbrew pewnym zasadom i czujesz w sumieniu ból. I Bóg przypomina, ja cię ratuję. Nie rób tego, to jest złe. Ja cię zmienię swoją miłością. Ja nie chcę, żebyś ty cierpiał, żebyś czuł ból. Więc trudno oskarżać Boga, trudno oskarżać rodziców, którzy dobrze wychowali syna, a ten nagle sięga po papierosy i niedługo potem choruje na raka płuc i odchodzi. Czy rodzice są winni? Czy raczej ten, który podjął decyzję? W życiu każdego człowieka jest takie drzewo poznania dobra i zła. Sięgasz po ten owoc. Bóg mówi, nie rób tego. To nie jest dobre. Być może dlatego cierpimy. Drodzy Państwo, potrafimy budować. Potrafimy tworzyć. Popatrzcie na Drezno. To jest jakaś rycina przed wojną. Tworzymy piękne miejsca. Popatrzcie na Drezno po wojnie. Po nalotach dywanowych. Dlaczego? Dlaczego sami zadajemy sobie ból? W imię pewnych zasad decydujemy się, by coś niszczyć. Wróćmy na chwilę do raju. Człowiek został stworzony z wolną wolą. Nie pytajmy dzisiaj, dlaczego Bóg, widząc Auschwitz, nie reaguje, bo my mamy wolną wolę. Bóg nie może postąpić wbrew pewnym zasadom, które funkcjonowały. Nie może dzisiaj odebrać nam wolnej woli i powiedzieć, ja zrobię z was roboty. Ja zmienię was miłością. Ale w tej wolnej woli sam Bóg zdecydował, że ześle swojego Syna, aby oddał za nas życie. To jest wolna wola. To jest wartość dodana do naszego życia. Trzeba z niej umiejętnie skorzystać. Drodzy Państwo, cofnę jeszcze na chwilę do tego slajdu. Powiedzcie mi, która istota na świecie tworzy takie widowiska? Owady? Ptaki? Ryby? Zwierzęta? Tylko my ludzie. Może źle wykorzystujemy tą wolną wolę, bo jest wśród ludzi wielu altruistów, ludzi, którzy kochają bezinteresownie. Ale dlaczego jest wielu ludzi, którzy krzywdzą drugiego i zadają cierpienie? Więc mówiąc o cierpieniu, musimy pamiętać, że to drzewo gdzieś w naszym życiu jest, drzewo poznania dobra i zła. I Bóg mówi, nie cudzołóż. Bóg mówi, nie zabijaj. Nie tylko nożem, ale i słowem. Bóg mówi, czci ojca i matkę swoją. I Bóg uczy, byśmy szanowali i kochali drugiego. Już wtedy będzie mniej cierpienia, jeśli zastosujemy te zasady. Ale oczywiście cierpimy z wielu powodów. Konsekwencje naszych decyzji to po pierwsze. Działanie szatana to po drugie, bezwzględnie. W Piśmie Świętym mamy przykłady, gdzie szatan przygniótł do ziemi wielu ludzi chorobą. No i były kobiety, które tak chodziły, złamane, można powiedzieć, tą chorobą. Chrystus uzdrawiał tych ludzi, gdy był tutaj razem z nami. Ale jest coś jak
coś, co nazywamy chorobą. Nie wybieramy. Bywa, że choroba jest konsekwencją naszych decyzji, ale bywa, że choroba pojawia się chcąc, nie chcąc. Robimy wszystko, żyjemy zdrowo. I cierpienie jest czasami potrzebne. Być może Bóg chce nasz charakter przygotować, żebyśmy byli bardziej wrażliwi, bardziej czujni, żebyśmy docenili wartość życia, kiedy ono zaczyna gasnąć, żebyśmy pomyśleli o tym życiu wiecznym. Drodzy Państwo, powtarzam takie zdanie do znudzenia, ale ono cały czas dzwoni w mojej głowie. Brandstetter napisał to zdanie w modlitwie, którą kierował do Boga, że to życie, a szczególnie wiara, jest przedłużeniem tego życia w wieczność. I coś w tym jest. Jak żyjesz, jak się przygotujesz na ten powrót do domu? Jest coś, co nazywamy dopustem Bożym i słusznie, gdybym tego nie powiedział, drodzy Państwo, zwrócilibyście uwagę i powiedzielibyście, o, to nie było wymienione, a przecież mamy Hioba. Tak, są czasami takie sytuacje, kiedy Pan Bóg dopuszcza pewne możliwości. Żyjemy w grzechu i w tym zmienionym świecie musimy przyjmować konsekwencje naszych działań. Cierpimy. To pozwala docenić pewną wartość drugiego człowieka, miłości, współczucia, życia. No i patrzymy wtedy w niebo i być może wołamy, Boże, Boże pomóż, Boże pomóż. Drodzy Państwo, cierpimy. Któż z Was nie żegnał swoich bliskich? Żegnaliście. Moi rodzice odeszli w takim, mówimy, słusznym wieku. Ale jako duchowny miałem kiedyś taki trudny przywilej, jeśli to tak można określić, smutna uroczystość, prowadzenia uroczystości pogrzebowej 11-letniego chłopca, który uległ pewnemu wypadkowi. No i to życie, on nie był chory, to życie nagle zostało przerwane. Na uroczystość pogrzebową przyszła cała klasa, wychowawczyni, pani dyrektor, ze sztandarem szkoły. Przygotowywałem się, co mam powiedzieć przez 2 tygodnie. Pół godziny przed tą uroczystością popatrzyłem na tą kartkę i powiedziałem sobie, czy to jest mądre? Czy to, te słowa mają jakiś sens? Właśnie w takiej sytuacji, gdy mówimy o śmierci 11-letniego chłopca. Inaczej, gdy mówimy o śmierci 90-letniego człowieka. 11-letni chłopiec. Wyrzuciłem tę kartkę do śmieci i mówiłem to, co Bóg mi poddawał do serca. I powiedziałem na początek, drodzy Państwo, tak trudno w takiej sytuacji powiedzieć coś mądrego, bo co można powiedzieć? Śmierć jest tutaj nieproszonym gościem. Bóg śmierci na ziemi nie chciał. Ona jest konsekwencją naszych wyborów, naszych decyzji. Smutna chwila. Pamiętam, gdy byłem kilkakrotnie w hospicjum, rozmawiałem z lekarzem i on powiedział, gdy zmarła moja mama, proszę Pana, Pana mama dożyła słusznego wieku. Warto dziękować Panu Bogu, ale powiem Panu jedną rzecz. Śmierć zawsze przychodzi za wcześnie. I powiedziałem, jakie mądre zdanie. Śmierć zawsze przychodzi za wcześnie, ale ona przychodzi. Ona jest wśród nas i my umrzemy. Ktoś powiedział, że ustawiamy się jedynie w kolejce i odejdziemy z tej ziemi. No i co dalej? Co dalej? Pan Bóg mówi, to jest jedynie wędrówka. Ja Ciebie zapraszam do nieba. Ja zrobię wszystko, żeby był świat bez cierpienia, bez bólu, bez łez. Taki świat przygotowuje, bo dał nam swojego Syna, aby nas zbawił. No i mamy w liście świętego Jakuba pewną myśl, aby doceniać wartość cierpienia również. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Ktoś powiedział, że cierpienie, ból, doświadczenia są jak taki ogień, który wypala te niepotrzebne rzeczy. A wiara staje się szlachetną. Nasz wielki wieszcz, Adam Mickiewicz, też mówił coś na temat cierpienia, bardzo wartościowe myśli. Ból jest mistrzem wtajemniczenia religijnego. Cierpienie żłobi nam duszę, krzesze w niej iskry boskie. Drodzy Państwo, coś w tym jest.
Arthur Schopenhauer. Każdy człowiek potrzebuje stale nawet pewnej ilości trosk, cierpień lub biedy, tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo. Jak jest z tym cierpieniem? Pytamy o to wielokrotnie. Pytamy, dlaczego Bóg to akceptuje. Być może to jest dopust Boży. Być może Bóg nas przygotowuje, aby nasza wiara była lepsza, bardziej wartościowa. No i mamy w Ewangelii Marka zapisaną historię, kiedy Jezus naucza w domu, zgromadziło się mnóstwo ludzi i nagle zostaje zdjęty dach. Dachy w tamtych czasach pełniły niesamowitą funkcję. Na dachach spano, na niektórych dachach uprawiano rośliny, po dachach uciekano, ale to były łatwe konstrukcje. O dach trzeba było dbać. No i zdjęto tę konstrukcję dachu i przed samego Jezusa spuszczono paralityka. Jaka była wiara jego przyjaciół? Przynieśli go do Jezusa. Co Jezus zrobił? Mówi, ja ci pomogę. Ujrzawszy wiarę ich, czyli tych przyjaciół, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Najpierw zadbał o ducha, najpierw zadbał o duszę, o środek, a potem powiedział, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Gdybyśmy policzyli wszystkie cuda, które Jezus uczynił podczas swojej misji, uzdrowił wielu ludzi. Później apostołowie uzdrawiali. On nie lubował się w cierpieniu, w bólu i taki świat nam przygotowuje. Tej ziemi nie da się naprawić. Bóg buduje nowy świat od zera. I dlatego zrobił, co tylko było możliwe. Szanując naszą wolną wolę, drodzy Państwo, sam zdecydował, używając wolnej woli, którą Bóg ma. I zdecydował, aby przyjść, aby ponieść ciężar, bo widział, że te cierpienia są dla nas utrapieniem. W Psalmie 34 czytamy, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Powiecie Państwo, no jak ze wszystkich? No cierpimy. Cierpimy. Jeśli jesteś blisko Boga, to zrozumiesz, dlaczego to cierpienie ma miejsce. Jeśli jesteś z Bogiem i chodzisz z Nim, to czasami poczujesz tak, jakby Bóg cię niósł na swoich rękach. Stworzyciel nie planował cierpienia i śmierci dla ludzi. My taki świat zbudowaliśmy. Przewidział jednak bunt i już przed założeniem świata Jezus zaplanował, że przyjdzie na tę ziemię. No i czytamy, jest to jeden z najpiękniejszych tekstów Pisma Świętego. Niektórzy mówią, że to taka gwiazda polarna w Biblii. Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg zrobił wszystko ze swojej strony. Drodzy Państwo, ale smutne jest to, że nie wszyscy będą zbawieni. Mówi, jak jest, tak będzie. Pytanie, czy ty będziesz zbawiony? Dlatego, że aby być zbawionym, trzeba uwierzyć w Niego i przyjąć ten dar. Wierzysz? Przyjąłeś ten dar? Uważasz to życie za jedynie wędrówkę, mając świadomość, że wybierasz się do domu Ojca? Czy tak myślisz o Bogu? Bóg zdecydował, nie odebrał nam wolnej woli. Mógł nas zniszczyć, stworzyć sobie ludzi, którzy będą służyli Bogu wiernie. Tego nie zrobił. Starał się nas ratować i ratuje nas każdego dnia. Ale mamy w naszym życiu takie drzewo poznania, do którego czasami podchodzimy, no i decydujemy, zerwać ten owoc czy nie. Bóg mówi, nie cudzołóż, nie kradnij, szanuj i kochaj swoją matkę, ojca, bliźniego. Szanuj, kochaj Boga. No i decydujemy, czy sięgnąć, czy nie. Przynosi to pewne konsekwencje. W księdze Izajasza, księga Izajasza powstaje około 8-7 wieku przed naszą erą, jest jeden z piękniejszych fragmentów Pisma Świętego dotyczący samego Jezusa. Zapowiedź tego, co będzie się działo w Jego życiu. Nazywamy to Ewangelią Starego Testamentu. Wzgardzony był, opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy, każdy z nas na własną
drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust. Jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Przepiękne słowa. Bóg się do nas przyznał. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie doskonałego Adama i doskonałą Ewę. I nagle Bóg przychodzi na świat zmieniony. Widzi obdartusów, ludzi przygarbionych, ludzi wynędzniałych, głodnych, bo tak naprawdę po upadku w grzech, no taki obraz przedstawiamy sobie i nie chcę nikogo obrazić, oczywiście ładnie jesteście, drodzy Państwo, ubrani. Nie o to chodzi. Chodzi o porównanie do tego doskonałego raju, jak Bóg stworzył Adama i Ewę, jak dzisiaj wyglądamy po tylu latach życia w świecie grzechu. I Bóg przychodzi do tego świata i nie krępuje się nas. Zrobił wszystko, aby nas zbawić. I gdy myślę o tym, jak wielką ofiarę Bóg poniósł, rezygnując ze swojego królestwa, aby darować mi życie wieczne, przyznał się do mnie, doceniam ten dar jeszcze bardziej. Doceniam wartość życia tej wędrówki tutaj i wiem, że umrę. Chyba, że Pan Bóg przyjdzie wcześniej. Wiem, że odejdę z tej ziemi, ale szukam skarbu w niebie, bo tam mam przyjaciela. A ty? Nie wstydźmy się naszego Boga. Gdy mówię o tym, przypomina mi się pewna historia. Historia matki i córki. Córka, gdy dorastała, zauważyła, że jej mama wykazuje wielką troskę o nią. Ale gdy zaczęła mieć więcej lat, koleżanki, wstydziła się zapraszać do swojego domu rówieśników. Dlaczego? Dlatego, że jej mama miała brzydkie ręce, strasznie poparzone. I pomyślała, ja do mojego domu nikogo nie zaproszę. Wstydzę się tego, jak moja mama tymi rękoma będzie nam podawała coś do jedzenia. Nie zaproszę nikogo do domu. Mama o tym nie wiedziała, że córka ma takie podejście. Ale gdy minęło jeszcze kilka lat i zauważyła, że nikogo do domu nie zaprasza, a wychodzi na zewnątrz, w końcu zapytała, córeczko, czy nie zaprosiłabyś kogoś do nas w końcu? Udaje się z wizytą do swoich przyjaciółek. Dlaczego nie zaprosisz nikogo do nas? I córka odważyła się wtedy i powiedziała, mamusiu, mogę powiedzieć? Ja się wstydzę twoich rąk. Nastała taka cisza, konsternacja, mama się rozpłakała i mówi, w porządku, córeczko, rozumiem to. Gdy ta cisza trwała, córka nagle zapytała, mamusiu, ale chciałabym wiedzieć, dlaczego ty masz takie ręce? Córeczko, to jest nieważne, jeśli tak czujesz, niech tak będzie. Mamusiu, naciskała córka, ja chcę wiedzieć, dlaczego ty masz takie ręce. Kochanie, kiedyś mieliśmy domek jednorodzinny. Wybuchł pożar. Przyjechała straż pożarna, wybiegłam z domu, a w zasadzie mnie wyprowadzono. I zobaczyłem, że ciebie nie ma wśród nas. Że ty zostałaś na górze. Strażacy zabraniali mi wbiec do środka, ale ja odepchnęłam wszystkich i pobiegłam na górę. Wzięłam tą płonącą kołyskę i razem z tobą wyniosłam na zewnątrz. Dlatego mam takie ręce. Córka nigdy więcej nie myślała tymi kategoriami. Bardzo często zaczęła zapraszać swoje koleżanki i opowiadała tę historię. To jest moja mama. Ona mnie uratowała i jak będzie trzeba, zawsze mnie uratuje. Ona się mnie nie wstydzi i ja się nie będę jej wstydzić. A jak z twoim Bogiem? Czy masz w nim przyjaciela? Czy uważasz, że poniósł cierpienie, zmasakrował swoje ręce, bok, głowę i nogi po to, aby dać ci życie? Nie wstydźmy się naszego Boga. Jeśli myślimy tymi kategoriami, to możemy, zaglądając do Pisma Świętego, wyobrazić sobie dzień chwały, kiedy Pan Bóg mówi, że będzie nowe niebo i nowa ziemia nastanie, albowiem pierwsze rzeczy przeminą, pierwsze niebo, pierwsza ziemia,
Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu, śmierci już nie będzie, smutku ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminą. Bóg mówi, to jedynie jest podróż. Ja chcę zabrać was do domu, bo tam jest nasz dom. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał, że tam jest nasza ojczyzna w niebie, tu jedynie wędrujemy. Czy przyznasz się do swojego przyjaciela, do Jezusa, który za ciebie oddał życie, bo nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I powiem ci, drogi przyjacielu, coś ciekawego. Upadniesz 15 razy i Bóg cię podniesie, jeśli tylko tego zechcesz. Upadniesz 1000 razy i Bóg cię podniesie. On jest cierpliwy. On za wszystkie nasze grzechy już umarł i jest gotowy nam pomóc. Czy mamy pragnienie lepiej poznać tego naszego Odkupiciela? Czy chcielibyśmy przyjąć Jego dar zbawienia? Bo przyjmujemy Go tak naprawdę codziennie. Drodzy Państwo, ja wierzę w Boga, ale codziennie rano wołam do Niego i mówię, Boże, chcę skorzystać z Twojego daru łaski. Dziękuję, że jesteś moim przyjacielem. Dziękuję Tobie za kolejny dzień. Czy pragniesz znaleźć się w tym miejscu, które przygotowuje Bóg? Właśnie, miejsce bez śmierci, bólu, łez, cierpienia. Czy chciałbyś tam żyć? Czy zdecydujesz, by szukać swojego szczęścia u boku Jezusa? Bo tylko On może przedłużyć nasze życie w wieczność. I nawet jeśli przyjdzie odejść, a śmierć w Piśmie Świętym jest nazwana jedynie snem, będziesz wierzył, Bóg cię powoła do tego nowego życia, tam w Królestwie Niebieskim. Wiecznego życia, bez śmierci, bez bólu, do tego świata, jaki istniał, bo taki świat Bóg kocha, taki Bóg i ten świat to jedno, bo Bóg jest miłością i Bóg nie lubuje się w śmierci. Czy przyznasz się do swojego Boga, który poranił ręce, nogi i głowę po to, żebyśmy byli zbawieni? Drodzy Państwo, już jutro chciałbym powiedzieć, jak szukać tej prawdy, jak studiować Słowo Boże. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle Pismo Święte powstało. Co Bóg chciał powiedzieć właśnie w tej księdze, najbardziej znanej księdze chrześcijan? Czy dzisiejsze egzemplarze Pisma Świętego są tożsame z tym tekstem, który wyszedł spod pióra autorów? O tym jutro. Dziękuję za uwagę i życzę z całego serca takiego błogosławieństwa szczególnego. Może czujecie Państwo potrzebę, aby idąc do domu, tak jak ja często rozmyślam, porozmawiać z Panem Bogiem. Zróbcie to. On chętnie czeka na każdą modlitwę i myślę, że z przyjemnością będzie chciał nas wysłuchać. Dobrego wieczora. Dziękuję za uwagę.